Trzy duże inwestycje drogowe zaplanował na przyszły rok powiat bolesławiecki. Do tej pory inwestycje te były jedynie w sferze planów. Obecnie już wiadomo, że znalazły się na liście dolnośląskiego wojewody zadań wyznaczonych do dofinansowania, a to oznacza, że do realizacji zadań pozostał już tylko podpis ministra infrastruktury. Poinformował o tym na grudniowej sesji starosta bolesławiecki. Po pierwsze zadania przebudowy drogi powiatowej Bolesławiec, Bożejowice, Ocice, Gościszów, Mściszów. Drugie zadanie to jest Bolesławiec, Stare Jaroszowice. I trzecie zadanie to jest modernizacja, w zasadzie przebudowa drogi w miejscowości Wierzbowa na terenie gminy Gromadka. Wnioski o dofinansowanie tych inwestycji bolesławiecki powiat złożył do Funduszu Dróg Samorządowych, zakładając, że ten sfinansuje koszty inwestycji w połowie. Resztę pokryje samorząd powiatowy i gminy. Założyliśmy, że finansowanie będzie 50%, a dostaliśmy informację od pana wojewody, a w zasadzie z komisji, która ocenia te wnioski, że nasze wnioski zostały wpisane na listę podstawową, wszystkie trzy. Dofinansowanie przewidziane do tych zadań to jest 80%, a nie 50%. I zostały te wnioski przekazane, ta lista w zasadzie, do ministra właściwego do spraw transportu, który ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. No ja jestem akurat dobrej myśli. To spowoduje znaczne oszczędności w przyszłorocznym budżecie powiatu.